W tym filmie zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie z portalu Khan Academy dotyczące rozwiązywania prostych równań kwadratowych. Niestety nie jest ono przetłumaczone na polski w całości. No dobrze, więc tu jest to ćwiczenie i chodzi o to, aby... Tu jest pokazane rozwiązywanie, proces rozwiązywania równania kwadratowego i trzeba zaznaczyć krok, w którym to rozwiązanie jest błędne. Znaczy, gdzieś tu jest błąd, no i musimy zaznaczyć krok, w którym jest błąd został popełniony. Więc ja to przekopiowałem sobie na tablicę tutaj. No i spróbujmy przystąpić do rozwiązywania tego równania i zobaczmy, gdzie tu popełniono błąd. Czyli tak, przepisuję to równanie tutaj. 3x plus 8 do kwadratu plus 8 równa się 83. No dobrze, i jaki jest krok pierwszy? No wygląda, że zniknęła ósemka z lewej strony, prawda? Czyli lewa strona równania jest mniejsza o 8. Aha, czyli od obu stron odjęto 8. No, czyli ten krok pierwszy polega na tym, że odejmujemy 8 od obu stron. Wtedy tak, tutaj mamy 3x plus 8 do kwadratu. Jest 83 minus 8, to jest 75. Aha, czyli wygląda na to, że pierwszy krok jest poprawny. OK, napiszmy poprawny. Dobrze, potem co się dzieje w drugim? No, widzimy, że lewa strona równania w drugim kroku została podzielona przez 3. Aha, no dobrze, czyli podzielono lewą stronę przez 3. No, ale żeby lewą podzielić przez 3 i równanie, żeby było prawdziwe, no to również prawą stronę musimy podzielić przez 3. Czyli otrzymujemy po lewej stronie x plus 8 do kwadratu, to jest 75 przez 3, no i 75 przez 3 to jest 25. Dobrze, czyli ten krok w kroku drugim, no w kroku drugim jest błąd, prawda? Dlatego, że 225 to jest 75 razy 3. Czyli tutaj osoba rozwiązująca no, w drugim kroku popełniła błąd, mianowicie lewą stronę równania podzieliła przez 3, a prawą pomnożyła. Więc oczywiście ten krok jest błąd. Czyli drugi krok jest błędny. Wracamy do naszego zadania, czyli w którym kroku został popełniony błąd. No i błąd na pewno został popełniony w kroku drugim. Sprawdzamy, wspaniale, dobrze. No i następny przykład zostawiam już do samodzielnego rozwiązania.